Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach. Jemu się rzygać chce? No jak patrzy na to, co się dzieje w Polsce. To niech rzyga. To najgorszy złodziej. Że ten? Najgorszy to jest ten. Najmniejszy. Ten to... jest największy. Że ten? Ten. A co wcześniej powiedział prezes na Tuska? Co wcześniej powiedział prezes na Tuska? Pamiętajcie o tym ryżem. Nie można. Ja nic nie myślę. Jak to? Ja jestem za Platformą Obywatelską. To jest zwykły skurwysyn, proszę pana. A dlaczego? Tusk nigdy prawdy nie powiedział, bo to jest oszust. Czyli że to po prostu kłamstwo. Nie da się ukryć, iż retoryka wyborcza, a zatem i cała kampania z każdym dniem staje się coraz bardziej ostra. Tym razem Donald Tusk bez pardonu uderzył w obóz władzy. Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach, na kościelnych działkach, na drożyźnie, na migrantach. Prawi i sprawiedliwi, rzygać się chce. Sprawdźmy, co o tych słowach myślą Polacy. Pytamy dziś Polaków o słowa Donalda Tuska z dzisiejszego poranka. Da pan spokój z tym człowiekiem. A dlaczego? Kurwa, splunąć mu na niego nie chciał. Tak? No ale, no, ale zobaczy pan, dzisiaj rano napisał ja tak. Co napisał? Napisał tak. Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach, na kościelnych działkach. Że to nieprawda. Nie pan zapuści. No to dlaczego tak mówi? No. Panie, niech ja się nie wyrażam, dobrze? No, że tak. O, dzień dobry panu. Coś się dzieje. Tak, wybory się dzieją. Jakie wybory? No wybory, bo tu Donald Tusk komentuje, wie pan. Kogo ty? No powiedział tak. Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach, na kościelnych działkach, na drożyźnie, na migrantach. Prawi i sprawiedliwi rzygać się chce. Jemu się rzygać chce? No jak patrzy na to, co się dzieje w Polsce. To niech rzyga. Niech się od... Niech jego nie będzie. Że aż tak, tak? Tak. A jak pan myśli, dlaczego tak pisze? No ja nie wiem, to głupota jego. Panie kochany. Ale głupota, no dużo ludzi na niego głosuje, no to... Głosuje oczywiście, bo dalej, no je, masz dychek, wrzuć na niego. Panie kochany. Ale że oni dają na głosy? Panie, 85 lat przeżyłem. Mm-hmm. Co? Zawsze pieniądze idą na wybory. No tak, prawi i sprawiedliwi, rzygać się chce. Co pani myśli o takich słowach? Ale o co panu chodzi? Czy to jest najgorszy człowiek, jaki może być, jeżeli będzie wybrany do Sejmu? A dlaczego pan tak uważa? Co to jest? Oszust. To jest oszukuje ludzi. No bo dzisiaj nie rano... Nie ciąży panu? Nie, no dzisiaj... No to jest kłamca. No ale oszust dzisiaj rano właśnie napisał, że, no, że rzygać się chce. Jeszcze jak się innych do tego namawia. Polaków namawia do oszustwa. Czy pan wie, że jest kampania i jest walka o słowa, o wszystko? No właśnie, dlatego pytamy obywateli. A jak... PiS, proszę pana, wyzywa go od ryżych, od rudych, od Niemców, to dobrze? Także że ja popieram Tuska. Nic się nie wykreśla. Ale jak się nie wykreśla? A, bo pan tylko pyta. Ja pytam, ja tak, ja pytam. No to bo pan tutaj... powie Morawieckiemu, żeby nam podziałce dał. Żeby co dał? No, Morawieckiemu i Kaczyńskiemu. No bo tu pani mówi, że po prostu bardzo... Trudny ma żywot, że nie ma na leki i że te trzynastki, czternastki tak nie pomagają. Ja bym zapytała Kaczyńskiego. Razie, jak w ogóle tych czternastek i trzynastek nie było, to tej pani to pomagało? Ja go pierniczę z tą jego trzynastką i czternastką, żeby zderzył. Niech się powiesi. Linę mu kupię. Na las go zaproszę. Łajzy z ludzi dziadów zrobił trzynastką i czternastką. Na pani jak uważa? Na kogo pan tutaj? No my pytamy właśnie, że jakby pani mogła zadzwonić do prezesa, to co by mu pani powiedziała? Czy byłoby to miłe słowo, czy nie? Nie, nie będę dzwoniła, bo ja na niego głosuję. Na, o, na tego? Nie, na PiS. Na PiS. Pani na PiS? Na PiS. A żeby ko... Na tych złodziei? Że to są złodzieje? Co? A kto to jest? Największy chyba PRL Rzeczpospolitej złodziej. No bo właśnie pytamy też o Tuska, że on powiedział, proszę że... pana, jak się wszyscy patrzy... są od 89 roku i takie same wszyscy łajzy i siedzą i żerują na nas. Wszystko było cienkie jak nitki, chude. A teraz są wietrze spasione, spasione wietrze. Po prostu żerują na nas, teraz pójdą na 4 lata, znowu będą pensję brali i wszystko będzie dobrze, a człowiek będzie głodował. A to najgorszy złodziej. Że... Ten? Nie, ten najgorszy to jest ten, najmniejszy. Ten jest największy. Że ten? Ten. No a te afery, jak tu Donald Tusk mówi, że panie, właśnie... Panie, to są kłamcy pierwszej gildy.
że to kłamstwa. Nigdy, tak, ta... to, a że nie, prawda? Że nie ma afer. Nie ma, a te, że Tusk nigdy prawdę nie powiedział, bo to jest oszust. Czyli że to po prostu kłamstwo. Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach, na kościelnych działkach, na drożyźnie, na migrantach. Prawi i sprawiedliwi żygać się chce. Co pan myśli o tych słowach? Prawda. No bo to prawda. Że to prawda? Tak. No proszę pana, to Warszawa. To jest tak zwana warszawka, proszę pana. I warszawka ma właśnie takie zdania. Ja nie jestem, jestem co prawda z Warszawy, ale to jest wszystko, co tutaj... Ale pani nie jest warszawką. Nie, broń Panie Boże. A co to znaczy, że ktoś jest z warszawki? No to że... właśnie napływowy tak zwany element. Nowe Bemowo, proszę pana, Tarchomin. To głównie będą go popierać. Aha, czyli ta warszawka właśnie popiera Donalda tak, Tuska, oczywiście. Tak? Oczywiście. A jak pani myśli, dlaczego on tak pisze? No tak, że no żygać się chce, że jak się patrzy proszę, na... A mnie się robi niedobrze, jak ja jego widzę. Aha, czyli ja nie jestem ani rusofil, ani germanofil, ja jestem Polką, proszę pana, i głosuję na PiS. A pani jak uważa? Dlaczego Donald Tusk tak napisał? Ja jestem, proszę pana, nie warszawka, tylko jestem z dziada pradziada, warszawianka i tylko na Donalda. Jak idę na bazar, mi 200 zł brakuje, co jeszcze rok temu 100 zł przynosiłam, reszta teraz 200 zł i pusta torba wracam. No to jak pani myśli, dlaczego tam pani powiedziała, że no to, że warszawka głosuje na... Bo jest oszołomem. Berecik, jej się antenka uciska, dziękuję. Aha, czyli że... Pytamy dziś Polaków o słowa Donalda Tuska, który dzisiaj rano napisał tak. To jest zwykły skurwysyn, proszę pana. A dlaczego? Dlatego, że oszukuje ludzi od rana do wieczora. No, ale on nie, na... ja nie chcę rozmawiać o tym facecie. Że nie. Ja no bo on powiedział, nie mogę na niego patrzeć, że na tą gębę. Polacy powinni się pojednać i szanować się, a nie najeżdżać jeden na drugiego ze zębami, wie pan... wyostrzonymi. Czyli jakby... Nie można. Ja nic nie myślę. Jak to? Ja jestem za Platformą Obywatelską. Dla mnie idolem to jest Tusk. Tusk jest idolem. Tak, a tego kurwa dziada to bym od razu. Tego Kaczyńskiego. Proszę pana, tego starucha, dziaders powinien odejść, proszę pana, pisać pamiętniki, a nie do polityki. Trzynastka. Tą emeryturę dałabym mu, żeby sobie kupił jedną wkładkę do buta, a czternastą na drugą wkładkę, żeby był wyższy. Jak będzie pieprzył za tego pulpitu, żeby go było widać trochę, nie samą grzywkę. Czyli, że go nie widać. Złodziej, oszust, bandyt number one Poland, no. I wszystkim z Platformy żygać się chce na Polskę. Nie wiem, po co oni w ogóle tutaj urzędują, proszę pana. Czyli negatywnie? Negatywnie, proszę pana. A jak pani bardzo myśli... negatywnie na Donalda Tuska i na Platformę, proszę pana. A jak pani myśli, dlaczego on tak mówi, że... A nie wiem, dlaczego tak mówi. Pani Janda tak się wypowiada, pan Sztur, jak im tak źle. To dlaczego nie siedzą za granicą? Niech idą za granicę. A pani tego, jak uważa? Pani też? Patrzeć się na niego nie da. Nie? On mówi, że obecni tak dużo biorą, że tak z budżetu państwa biorą do siebie, że ci, że właśnie oni kradną, no że PiS kradnie, no tak mówi tu PO. A ja nie jestem z PiS-u ani z tego, ja jestem obywatelem tylko. No tak, no to no właśnie to... pytam pana, że jak się odnaleźć w tej rzeczywistości? Żyć swoim umysłem. Mhm. Ja przeżyłem 85 lat i wiem, co mam czynić. Aha. No, ale pan mówi, żeby rządził, tak, czy nie? Kto? No prezes. Niech rządzi jak naj... Tak samo i on, i nawet i ten Gamoń rządził, niech on rządzi dalej. A, czyli to. No bo on tu mówi, że oni no po prostu tak... Oni? To oni to kto to jest? No że z PiS-u, że kradną. Poważnie? No on tak mówi. A, no właśnie, to jego słowo. Ładne jesteś. Nie chciałbym ciebie mieć na zdjęciu, nigdy. Nie? Dlaczego? W domu. Albo w telefonie, na tapecie. Mam, nie wiem, mam taki inny telefon. A, że tu nie wejdzie na tapetę. No to w portfelu może zdjęcie. Da? Nie no, takiego Gamonia, panie kochany. Nie wiem. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Co myślicie o słowach Donalda Tuska? Czy rzeczywiście patrząc na to wszystko, co się dzieje w Polsce, może zrobić się człowiekowi niedobrze? Napiszcie w komentarzach. Jeśli materiał ten wam się spodobał, to dajcie lajka i kliknijcie subskrypcję, by nie przeoczyć nowych treści na kanale. Jeśli macie pomysł, jakie pytanie moglibyśmy zadać obywatelom przed zbliżającymi się wyborami, to również napiszcie o tym w komentarzach. Eryk Błaszak, goniec.pl
po wyborach spotkamy się tutaj? No, będziemy na pewno. Na pewno? Na pewno. Słowo na pewno. Na pewno będziemy tu po wyborach. Porozmawiamy. Porozmawiamy. Zdrowia. Zdrowia, zdrowia. Nie interesuje mnie, kto to, jaka stacja, nie interesuje. No my tak. Z ludźmi rozmawiamy. No tak? Z przechodniem. No tak, no tak, tak. A nieważne to, czy on jest literka A, B, czy jak tam odwrocie pan miał jakiś tam... Nie, to jakiś, halo. To nie, a, tu, o tu, przepraszam. A to koniec. Nie interesuje mnie to. No nie interesuje mnie człowiek. Dobrze. Zdrowia. Nas też zdrowia. Za dwa tygodnie. Za miesiąc. No za miesiąc. Miesiąc i trzy dni. No tak, tak, tak. Zdrowia. Zdrowia.